Dzień dobry wszystkim w nowym vlogu na naszym kanale, właściwie w nowym vlogmasie. Nie wiem, jak się ma ustawić, ale ustawię się na tle tej choinki, bo tak fajnie w Lublinie poruszy śnieg, że jest tak super. A co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że w dzisiejszym vlogmasie będzie pakowanie prezentów, będzie gotuj z Arletą. No, takie moim zdaniem w miarę ciekawe rzeczy, także jak coś, to zapraszam wszystkich do oglądania. Zwiesić. Daj, ja pomogę. A ty znajdź mi piątkę. Piątkę? Tak. Gdzie mamy piąty? Tu jest ósemka. Nie, to Karol, pewnie będzie, jak tutaj jest szóstka, to pewnie obok będzie piątka. Nie nagrywaj mnie. Nie nagrywam cię. Daj piąteczkę. Dobra, to jest piątka. Jest? To siódemka zaraz się zawiesi. Wziąłeś piątkę? No, czekaj to. Dobra, będziemy otwierać piąte pudełeczko. Jestem ciekawa, co w nim jest, bo tak jak się maca, to jest takie dość duże, nie? Ziołowe. Takie? Ziołowe. Nic nie czuję. Nie czuję ziół, nie czuję niczego, ale czekajcie. Czekajcie chwilę, muszę pójść po... A żeby było świątecznie, założyłam czapkę. Dzisiaj. Ciekawe, co to jest? Rzeszka mi do paznokci. Uwaga, uwaga. Samo, ostrość nie może złapać. Czy wzrosło ci napięcie? No. Widać. No to jest karteczka. Pomyśl o upieczeniu świątecznych pierniczków. O, będę piekła. Będę piekła, jak upiekę, to przyniosę Karynie i Kupciowi spróbować. A ja? Ty tobie też, no przecież to jest wiadomo, mieszkamy razem, no to spróbujesz tych pierniczków. Taki sam film jak rok, taki sam film jak rok temu. Co? Taki sam film jak rok temu, no herbata. Nie. Nie? Co to? Co to jest? Proszę, znowu muszę użyć nasze są do paznokci. Co otworzyć? Co za lipne nożyczki. Pół roku później. 6 months later. Ten. Dobra. O, widzisz? Poszło raz dwa. To. O, ale naśpiniłam, nawróciłam. Komin, nie. Ej, nie, to jest do pierniczków. O, no. Kurczaczki. Ej, czekaj! Jak to do pierniczków? No zobacz! Widzisz? A. Ale fajne! O no, kurde! No widzisz. Patrz, tu mamy renifera, mamy bałwana. I mamy... Przestań, i mamy choinkę! I to się jakoś tak robi, o Jezu! Co to za sprzęcior! Ej, będzie trzeba się nauczyć. No ja nie wiem, ale nauczę się, jak się tym obsługuje. Dzięki, Karol. Z faktu, już mamy dzisiaj 5 grudnia. Niedawno wróciłam z pracy. Stwierdziłam, że muszę zapakować prezenty na Mikołaja, które mam dla Karoliny, Kuby i dla Ini. Ini kupiłam takie drewniane łóżeczko, bo ona ma teraz taki etap, że lubi bawić się laleczkami, więc z tego, co słyszałam, to takiego łóżeczka dla lalek nie ma. Akurat będzie mogła sobie lulać. Jeszcze planuję dokupić jej coś takiego słodkiego, tylko no dzisiaj nie miałam gdzie, bo jest niedziela, ale jutro się po to wybiorę. A dla Karoliny i Kuby mam kubeczki. O, pokażę z drugiej strony. Mam kubeczki. Słodycze, takie cukierki Toffifee. Tutaj jest świeczka świąteczna. Mamy herbatkę z naszej kwiaciarni, z naszego sklepu. Super pachnie. Polecamy, kto się zrobi, na to zapraszamy. Seti Flowers na ulicy Głuskiej 133 w Łusku. I z faktu, iż Karolina i Kuba będą mieli swój nowy dom. Kupiłam im takie wielkie ręczniki, on i ona. A dodatkowo narysowałam coś od siebie. Tak, żeby mogli sobie powiedzieć w swoim nowym mieszkaniu, w swoim nowym domu, jak będą się wyprowadzać. I jeszcze muszę dokupić Kubie alkohol jakiś do prezentu.
No i nie coś słodkiego, że biorę się za pakowanie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Wzięłaś to dłuższe, dlatego słuchajcie, my właśnie na Czarleta pakuje konfitury na prezenty, bo robimy takie małe boksy. Pani zamówiła prezentowe dla swoich pracowników. Wybrała konfitury różowe. Różane! Różane i co do tego? Sówki. Sówki gipsowe i ma przynieść słodycze jeszcze, tak? Tak. Z tymi paznokciami robić pokardy to jest... No, na pewno ciężko. Mordęga, nie wiem, dziewczyny, jak sobie radzicie z takimi paznokciami na co dzień. U mnie to był błąd, teraz już nie będę robiła takich długich. Ale ładnie wygląda z tą kokardką. Och, pani wbiegła pierwsza. Ja miałam iść do impostu. Dobra. No, idę. Ładnie wygląda. U nas w Lublinie troszeczkę śniegu napadało, troszeczkę. No tutaj za bardzo nie widać, bo wszędzie są chodniki. Ale idę po paczkę. Zamówiłam ramkę na zdjęcia, bo narysowałam rysunek i chciałam go oprawić, powiesić w kwieciarni. Pokażę wam cały, jak będzie oprawiony już. Boże, czekam na swój numer telefonu. Tak. Wrzucili to do tego wielkiego wora? To co? Co to jest w ogóle za pudło? O Jezu. I od tutaj wpakowali mi jedną ramkę? Really? O Jezu, jak zda. Czekajcie, pójdę, nacisnę, że już wszystko mam. Dalej, koniec. No nie wiem, co to są za jaja. Zaraz wam pokażę. Właśnie możemy zjeść przywitkę. Klaudia pakuje prezenty. A, tutaj masz już jeden spakowany. No, jeden mam spakowany. I trochę tych cukierków jest, no nie? No, to 10 sztuk. Bo tak rozdzielałam porówno, to jest 10 sztuk. Fajnie, że tak pani wychodzi z inicjatywą, no, żeby dać swoim, nie? Pracownikom. No, super. Bo dla mnie jest fajne. A ja zaśnieżam. Że pierwszy prezentuje się tak. Drugi prezentuje się tak. W sumie tak samo. I zaraz zaśnieżymy drugi. Te kokardki nawet tak fajnie wyglądają, zaśnieżone, nie? No, oj, fajnie. Z tego to się patrz. Ale to nic. Ale na kokardce ładnie będzie wyglądało. A może będzie? Ale nie jest już lekkie, tak jak się... No ale ciuchy tam są, tam nie ma ciężkich rzeczy, no zaraz się okaże. A, to nie. To będzie kurier. Sama ramka. Ale rozbawiło mnie to. O Boże, bo to jakaś wielka ramka. To ty nie patrzyłaś wymiarów? Boże. O Boże. Ale ładno, no. O, jacie. To jest A3 chyba. No nie wiem, ale śmiesznie, jak będzie to wyglądał mój obrazek, jak on jest. Nie, nawet A3 to jest właśnie to czarne chyba. To jest w ogóle jeszcze większe. Co ty ja zamówiłam? Ale mamy od Karmy ten. Mhm. Przesłanie. Super. No trudno, to w tym będzie wisiał. To się po prostu podmieni na drugą stronę, będzie całe białe, a w środku będzie rysunek. No tak. Ale ogólnie powiem ci, że ramka jest 5 razy solidniejsza niż ta z Pepko. Tak? Tak. A z Pepko to która?
Słupko też są takie złote. Ale ta jest taka... No i dobra, będziemy miały paczkę na coś. No. W ogóle nawet to opakowanie możesz wziąć do tyłu. Ktoś będzie coś większego kupował, to no, można będzie mu spakować, nie? Przyda. Dobra, teraz musimy poczekać na tata, aż to zawiesi. Tylko gdzie to zawiesimy? Jak myślisz? O tam. O tam? W tej wnęce chyba. Zaraz przymierzymy, jak będzie tutaj wyglądał ten rysunek. Kawał ramki. Ja tak sobie myślę, Boże, co to jest? Dobra, będziemy rozpakować szóste pudełeczko dzisiaj. W ogóle ja w jednym vlogu rozpakowuję po dwa pudełka, bo tak nagrywamy, że nagrywamy pół vloga jednego dnia, drugi pół vloga... Czego? To to. Bo to jest prezent. To ja Krystianowi kupuję. Co tam jest dzisiaj? Umyj se dupę. Ho, 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 byłaś grzeczna, dziś wizyta Mikołaja. Co to jest? A co, jeszcze jakieś te? O, kurczę, myślałam, że rozmawiam. Ej, co to jest? To jest naklejka. No? Naklejki. Ej, jakie śmieszne. I tu jest jeszcze coś. O, jeszcze jedna naklejka. Teraz mi wszystko poleci. Już jest. No, siedzę, ja jadę. A ja też jadę. A tam po tym dzisiaj nie chodzimy. Bo tu nie chodzimy, ale ja też jadę. To tu chodzi. No, o, fajnie. Kochania. Musisz chodzić mi dzisiaj. No, założę sobie. Dzięki. I naklejki. Ho, ho, ho. Z daleka go nawet nie widać. No, tak jak ktoś stoi, to widać, ale na przykład na kamerze nie widać. Wcale. No niestety, nie wszystko zmieściło mi się do torebek. Także część rzeczy będę musiała wziąć pod rękę, to znaczy wezmę Karola, że pomógł mi je zanieść. Ale tak, w tą torebeczkę spakowałam kubeczki i świeczkę, herbatka się nie zmieściła, to Fifi z cukierkami też nie. No i niestety nausznice też się nie zmieściły, ale i tak dobrze wygląda. Witajcie moi drodzy, witam się chyba z Wami w 10 raz, ponieważ nagrywam to 10 raz. Nie wiem, ma to być spontaniczny vlog, ale nie potrafię się skupić tak, żeby wyszło dobrze. Także przychodzę do Was ze spontanicznym vlogiem. Przyjechałam dzisiaj z pracy troszkę wcześniej, więc pozwoliłam sobie na to, żeby troszeczkę ogarnąć w domu. Włączyłam sobie serial i pomyślałam, że w sumie jestem głodna. Jest godzina 19 i stwierdziłam, że zrobię sobie risotto z krewetkami. Więc poszłam do Biedronki, kupiłam sobie papryczkę, czyli czosnek i pomidorki koktajlowe. W Biedronce nie było niestety natki pietruszki, więc poszłam do Groszka, który jest niedaleko, i zabieram się za robienie risotto. Już nie mogę się doczekać, zrobię risotto na białym winie. Mam nadzieję, że będzie pyszne, bo ostatnio zrobiłam po prostu przepyszne, najpyszniejsze. To akurat było takie, był makaron z krewetkami i powiem szczerze, że był po prostu przepyszny. A później mam zamiar, jak już zrobię makaron, dalej zasiąść do mojego serialu i kontynuować go, bo jestem przy drugim sezonie, chyba odcinek jakiś 8. I powiem szczerze, że serial staje się coraz bardziej ciekawy, więc jak ktoś nie wie, co może sobie obejrzeć, to polecam bardzo Outlander. Mi imponuje przede wszystkim historia tego państwa i też to, jak to wszystko wyglądało w przeszłości. Teraz mi się wydaje, że jest dużo przepychu, bardzo dużo plastiku, na zasadzie wszystko jest dosłownie plastikiem, i wydaje mi się, że fajnie obejrzeć coś, co ma ogromne wartości, takie chociażby jak, nie wiem, Tak tam jest po prostu, jak oddanie życia za swoje państwo. No i wydaje mi się, że w tamtych czasach wszystko wyglądało inaczej. To są lata odrodzenia, więc 1743 rok, jeżeli się nie mylę, coś w tym stylu. No bardzo mi się podoba, także jeżeli ktoś nie wie, co ma oglądać, a lubi takie pomieszanie miłości troszeczkę z historią danego państwa, to naprawdę serdecznie polecam. Także zabieram się za robienie risotto i lecę w miarę możliwości obejrzeć jak największą ilość odcinków, bo naprawdę serial jest super.
Nie wiem, czy widać, jeszcze tylko chciałam wrócić tutaj do Was. Nie wiem, czy widać, ale ostatnio pomalowałam sobie rudą szamponetką włosy. Nie wiem czemu, ale od dłuższego czasu mam rudy kolor w głowie i tak się zastanawiam, czy może nie przemalować sobie na rudo włosów. To byłby taki bardziej kasztanowy rudy kolor i wydaje mi się, że pasowałby mi. Co myślicie? Tutaj widać troszeczkę rudych włosów. Zależy jakie jest światło, prawda? Bo tutaj tak średnio, chociaż może z tej strony widać ten rudy kolor. No nie wiem, bardzo mi się podoba i się zastanawiam poważnie nad zmianą koloru włosów. Czyli tak, tutaj smażymy cebulkę z czosnkiem. Musi się podsmażyć. Za chwilę na to rzucę krewetki, żeby też się delikatnie podsmażyły razem z cebulą i z czosnkiem. Tutaj nastawiłam sobie wodę na ryż. Za chwilę wezmę się za krojenie pomidorów, papryczki i natki pietruszki. Jak ryż się ugotuje, to wszystko ze sobą wymieszam i zaleję białym winem do wyparowania alkoholu i w sumie będzie voilà. Mój posiłek kosztował mnie dzisiaj w sumie 6 zł, bo krewetki miałam w zamrażarce, także opłacalnie. Dobrze, i tak właśnie prezentuje się na ten moment moje pyszne jedzonko. Tam dogotowuje się ryż. Zalałam w sumie winem, bo pomidorki miały mało soku w sobie, więc tak zaczęło wszystko przywierać. A jak zalałam winem, to tak fajnie to się dusi. Nie mogę się doczekać, wydaje mi się, że będzie pyszne. To znaczy spróbowałam już i jedyne, czego nie kupiłam, to cytryna. Żeby zalać sokiem cytryny, trudno. Będzie bez cytryny. Ale wygląda, powiedzcie, że wygląda smakowicie. Wygląda smakowicie, także jak już zrobię wszystko, jeżeli chodzi o moją kolację, to Wam pokażę efekt końcowy. I serdecznie polecam, bo jest przepyszne. A w dodatku, że kupiłam krewetki w Auchan, ostatnio w promocji były, za 16 zł. Bardzo dobre. Niech nikt tutaj się nie domyśla, że cena niska, więc jakość słaba. Są bardzo smaczne, także polecam. Firmy nie ma podanej, więc są oczyszczone, także to chyba najważniejsze, nie śmierdzą, są bardzo smaczne. Pierwsze co to wznawiamy, proszę bardzo, serial i cążki leżące przy telewizorze. I tutaj proszę bardzo moja kolacja, prezentuje się tak. Uwielbiam ogromne ilości natki pietruszki, stąd też taka ilość. No, to jest też w sumie ogromny plus, ponieważ jest tam mnóstwo witaminy C, więc polecam jeść świeżo jak najbardziej. Także zabieram się za oglądanie i życzycie mi smacznego. We wish you a Merry Christmas. We